Czy można wyobrazić sobie zimę bez świąt Bożego Narodzenia? Bez choinki i wyjątkowych prezentów pod nią? Nie, tego tym bardziej nie może zabraknąć. Dziś zabieramy Was do specjalistów od marzeń. To jest Agnieszka. Agnieszka jest mamą. Jest też 43-letnią kobietą, która już chyba wie, co w życiu chciałaby robić i chyba to robi. Agnieszka ma kota. Wyjątkowo medialnego kota. Największą pasją Agnieszki jest rysowanie, malowanie. Wszystko, co związane ze sztuką taką, którą gdzieś sobie wymyśliłam w głowie lata temu. W mojej głowie gdzieś tam siedziały różne historie i zawsze jak rysowałam te historie, to znajomi się pytali, Boże, skąd to ci się bierze we łbie, nie? Że to są takie jakieś dziwne rzeczy. I tak naprawdę nigdy nie jestem w stanie sprecyzować i nie powiem, co maluję, bo maluję jakieś abstrakcyjne historie bardzo często. Obrazy zazwyczaj przedstawiają twarze bohaterów oraz ich pasje, charakter, wady i zalety. Ja robię po swojemu i zawsze proszę o jedno, proszę o zdjęcia, bo na bazie tych zdjęć jednak próbuję oddać tym swoim stylem charakter twarzy, czy to okulary, czy nie wiem, dziurki w policzkach, czy coś, co jest charakterystyczne, czy włosy. Plus zawsze proszę każdego, żeby mi opisał tą osobę, bo chciałabym troszeczkę ją bliżej poznać, żeby ją jednak narysować no, taką, jaka jest, tak się staram. Proszę o parę haseł, gdzieś od 5 do 8 haseł, które charakteryzują tą osobę, to rzeczy, które ona uwielbia. Jak ja dostaję takie rzeczy, to tak jak czasami na przykład, nie wiem, znajomi, czy mama, czy mój syn widzą te hasła i mówią, Boże, ale jak to przecież to się nie da. Ja to staram się łączyć w jedną całość, w taką historię o tym człowieku. No i najpiękniejszą rzeczą jest to, jak potem dostaję zdjęcia, czy małe filmiki, czy SMS-y, że ktoś się wzruszył, że rodzice, którym na przykład był taki obraz dany, mieli łzy w oczach, że są przeszczęśliwi, że wisi w centralnym punkcie domu. No to jest najpiękniejsza rzecz. W dobie wszechobecnej cyfryzacji taki obraz to niepowtarzalny prezent. Ma swój wyjątkowy urok, a zamówić możecie go poprzez media społecznościowe. Najbezpieczniejszą, najszybszą drogą jest wejść sobie na Facebooka, na stronę Aga Chry, lub przez Instagrama też Aga Chry to samo i tam są wszystkie dane. Można się odezwać do mnie czy mailem, czy zadzwonić, lub po prostu na Facebooku, na Messengerze napisać. Wszystkim życzę pięknych, cudownych, ale przede wszystkim zdrowych świąt, bo zdrowie jest najważniejsze. Jak będziemy mieli zdrowie, to będziemy mieli wszystko, więc trzymajcie się ciepło.